Mięso używane do kebabów i proces jego przygotowywania, jest tematem jednego z filmików zdobywających popularność w sieci. Widok nie należy do najbardziej apetycznych i obala kolejny mit branży gastronomicznej. Każdy, kto zobaczy, jak wygląda kąsek przed umieszczeniem w bułce, zastanowi się dwa razy, czy na pewno chce go kupić. Nie od dziś wiemy, że producenci próbują różnych sztuczek, aby zmniejszyć koszty produkcji, a nie stracić przez to smaku. Chyba jednak nikt się nie spodziewał, że linia produkcyjna tak popularnego produktu wygląda w ten sposób. Mięso to ważny produkt. Wielu nie wyobraża sobie bez niego swojej codziennej diety, jednak po obejrzeniu tego nagrania raczej szybko nie sięgną po popularnego kebaba. Firma pokazała proces przygotowywania mięsa. Mięso w kebabie krojone jest z obracającego się bloku. Są one sporych rozmiarów, a obracanie się zapewnia równomierne przypiekanie się przy smaku. Mało kto zastanawiał się jednak nad tym, jak wygląda ono zanim pojawi się w takiej kuchni. Większość z Was była przekonana, że są to po prostu kawałki mięsa połączone w całość. Okazuje się, że jest to bardzo mylne przekonanie. Oczywiście nikt nie liczy, że mięso znajdujące się w popularnym produkcie to produkt najwyższej klasy. Film umieszczony w serwisie YouTube pokazuje jednak, że wszystkie nasze wyobrażenia były błędne. Widok można zaliczyć do okropności. Wielu po obejrzeniu może już nigdy nie sięgnąć po kebaba. Dwukropek mięso jest bezkształtną masą. Na filmie widzimy pracowników linii produkcyjnej mięsa do kebabów. Mieszają oni ze sobą tłuste kawałki i zalewają je płynem, po czym mielą. Powstaje masa, w której próżno szukać jakichkolwiek podpowiedzi, co znajduje się w środku. I właśnie z takiej masy formowane są placki układane na kształt tego, co widzimy w lokalach. Placki przekładane są pojedynczymi plastrami mięsa, jednak mają one pewnie raczej funkcję dekoracyjną niż faktyczny wkład w smak ogólny produktu. Nagranie z produkcji może odebrać apetyt na ten popularny street food. 2. Wszystko jest zgodne z prawem. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to w żadnym razie sprzeczne z prawem polskim. Zachowane są standardy higieny w miejscu pracy, a dodawanie do żywności chemicznych polepszaczy smaku oraz konserwantów jest jak najbardziej legalne. Musimy pamiętać, że każdy nasz wybór kształtuje rynek. Kebab nie tylko jest bohaterem naszych wieczornych powrotów do domu, swego czasu wystąpił nawet w telewizji. Z nim związane. Źródło: Lolmania.